Dzisiaj na śniadanko będzie jajeczniczka zrobiona na maśle z dodatkiem śmietany. Nie wiem, czy u was się tak je. U nas tata tak często robi właśnie taką jajecznicę. Jest pyszna, jest delikatna. W ogóle tak się zaśmieję. Czasem mam wrażenie, że tylko my jemy daną rzecz w takim konkretnym wydaniu, bo jak mówię, że na przykład lubię to czy tamto jeść, to niektórzy tak reagują. Co? To tak się je? Więc dajcie mi znać, czy wy znacie jajecznicę na maśle, ale ze śmietaną. My zostałyśmy same. Mąż pojechał w delegację, ale jutro wraca, więc jedna noc przed nami. Szczerze mówiąc, trochę się odzwyczaiłam od tego, bo tak jak ostatnio mój mąż wyjechał w delegację, tak ja byłam w Płocku, więc jakoś tak to towarzystwo było. Wcześniej siedział w domu, więc nie wiem, co to będzie, jak on wyjedzie tak na dłużej, bo ciągle mi mówi, no, że szykuje mu się taki dłuższy wyjazd, więc. Nie wiem, no tak wyjechać na 2 tygodnie do Płocka to tak średnio. Będziemy kombinować w każdym razie, myślę, że damy radę. Już dziewczyny, powiem wam, że sama widzę, że dziewczyny robią się takie coraz fajniejsze na zasadzie, że coraz więcej kumają, coraz więcej można z nimi zrobić. Więc no, to jest jakby taka pocieszająca myśl, tak, że nie trzeba się z nimi, że tak powiem, konkretnie męczyć, użerać, tylko że faktycznie można przyjemnie ten czas spędzić. Ja muszę podłączyć telefon i zaraz biorę się za trening, bo zjadłam, odpoczęłam trochę i dostałam polecajkę odnośnie ćwiczeń, żeby sprawdzić sobie treningi Agaty Zając. Agaty. Bo podobno są dużo lepsze niż te treningi Moniki. Faktycznie, Monika raczej stawia na takie typowe chudnięcie, a ja bardziej chyba chciałabym jednak wymodelować tą sylwetkę, no bo wydaje mi się, że tak gabarytowo ja jestem jak najbardziej w porządku, tylko brakuje mi czegoś, żeby to ciało delikatnie tak spiąć, ujędrnić. Ja tutaj chodzę w takim pięknym wydaniu, ale zrobiłam sobie maseczkę z glinki białej. Trening zrobiony, no powiem wam, że ćwiczenia są. Tam nie ma czegoś takiego, wiecie, że tempo, 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 dawaj tempo 300%. Tylko ćwiczenia są raczej spokojne, ale przez to, że dosyć dużo mięśni pracuje, to zauważyłam szczególnie przy pierwszym ćwiczeniu, to jakoś tak człowiek mega się na tym skupia i jakieś takie pierdoły, wiecie, po prostu mu schodzą na dalszy plan. Czuć. Czuję na pewno, że mam słabe ręce, bo po prostu już wiecie, tak myślałam, kurczę, kiedy koniec. Ale generalnie wydaje mi się, że spoko. Zobaczymy, bo ja do tej pory byłam przyzwyczajona do ćwiczeń, gdzie było, wiecie, tempo, tempo, tempo. Tutaj jest właśnie raczej tak spokojnie, ale myślę, że no kwestia, ja wiem, 4-5 treningów nie powinnam się przyzwyczaić. Fajne jest też to, że można sobie te takie treningi dłuższe, powiedzmy te półgodzinne, wzbogacić, bo widziałam, że tam są jakieś takie 10-minutówki, więc jeśli komuś mało albo ktoś jest bardziej zaawansowany, to może sobie zawsze coś oczywiście dobrać. Ale pierwsze wrażenie takie dosyć pozytywne bym rzekła. A akurat przychodziłam obok i popatrzyłam na nie. To jest coś, czego wam chyba nie pokazywałam, czyli takie sztuczne kwiatki Sinseya. W sumie teraz żałuję, że nie zamówiłam 5, bo tutaj ewidentnie brakuje. Ale nic nie szkodzi. Myślę, że jeszcze pojawią się na promocji. Wchodziły chyba jakoś po 7 albo po 8 zł, więc powiedzmy, że spoko. A jakoś tak mi tutaj całkiem ładnie pasują. Dajcie mi znać, czy wy też latem, jak wsiadacie do auta, to macie wrażenie, że trafiłyście do piekła? Bo ja właśnie mam takie odczucia. No, u nas auto stoi na zewnątrz, bo nie posiadamy garażu, nie posiadamy wiaty, ale wszystko przed nami. Więc no, stoi na tym słońcu, nagrzewa się. Ja w sumie powinnam uchylać okna, moim zdaniem, żeby wiecie, tutaj taki delikatny był przeciąg. No i człowiek o tym w sumie nie pomyśli. I potem wsiada i jest niespodzianka. Co roku są takie niespodzianki. W zasadzie co dzień są takie niespodzianki, że ja tutaj wsiadam zadowolona i gorąco jest. Były prośby o pokazywanie moich posiłków. To jeszcze oczywiście nie jest ten docelowy film, który chcę dla was nagrać. On się niedługo
będzie nagrywał. W każdym razie dzisiaj na obiad będzie makaron spaghetti, bo chyba tylko taki mamy, a chcę, wiecie, pozużywać. I do tego taki sos śmietanowy z piersią z kurczaka. W sumie tutaj mam wszystko przygotowane, bo wcześniej się za to zabrałam. Czekam teraz na wodę na makaron, potem podgrzejemy sos i wydaje mi się, że danie będzie pyszne. W życiu musi być równowaga. Rano trening z hantlami, a po południu lody na deser. Moja dzisiejsza kolacja to twarożek z wczoraj, do tego pomidor malinowy. Oczywiście będzie też kromeczka chlebka. Jem i ogarniam, tylko jeszcze sama nie wiem co. Wczoraj udało mi się w końcu przysiąść do treści i zapisać parę słów. I przy starym projekcie, i w sumie przy nowym, bo jakoś tak jak wczoraj chyba podlewałam działkę, to mi przyszedł pewien pomysł do głowy. Muszę go jeszcze uporządkować i porozmawiać z moim mężem, bo mimo że pomysły są moje, to on jakoś tak pomaga mi uporządkować wszystkie myśli. Zadaję trafne pytania, tak że mi jest dużo, dużo łatwiej. Albo usiądę do vloga, do takiego podsumowania wiosny, bo pojawi się znowu taki film. Właśnie przy podsumowaniu zimy parę osób pisało, że bardzo chętnie obejrzą kolejne filmy tego typu, więc myślę, że wyjdę naprzeciw tym oczekiwaniom i po prostu coś takiego złożę. A że jest przy tym naprawdę masa, masa, masa pracy, masa czasu do poświęcenia na to, stwierdziłam oczywiście, że zacznę troszeczkę wcześniej. Książkę też już powoli kończę, więc sami widzicie, że jest co robić, a w sumie no, doby nie rozciągnę. To znaczy, mogłabym oczywiście siedzieć do jakiejś takiej północy albo do pierwszej, bo w sumie dzieci mi śpią, więc why not? Ale ja też lubię się wyspać, lubię być wypoczęta, lubię być wyspana, lubię być rano zadowolona i wstawać z takim poczuciem, że mamy nowy dzień, ale fajnie, wyciśnijmy go jak cytrynę zamiast jeszcze 5 minut, jeszcze godzina, jeszcze tylko 10 lat. Więc tak. I w ogóle powiem Wam, że ostatnio jakiś taki smutek mnie dopadł. Nie wiem, czy to widać, czy to nie widać, czy tego nie widać. W każdym razie, no, gdzieś tam moje myśli krążą czasem. Ostatnio coraz rzadziej, ale czasem krążą wokół tego, że nie zdążę właśnie. Tak jak teraz mam tyle rzeczy do wyboru i ja najchętniej rzuciłabym się na wszystko, bo mam takie, wiecie, że no, zbraknie mi życia, że po prostu nie wyrobię się z tym wszystkim, co chcę w życiu zrobić. No i często, gęsto w sumie idzie to w tym kierunku, że nie robię nic, tylko siadam, rozsadzam po prostu dupsko na kanapie, biorę telefon do ręki i scrolluję sobie jakieś pierdoły. I wcale nie jest mi z tym lepiej, bo ja wtedy mam tą świadomość, że tracę czas, ale właśnie przez to, że nie wiem, czym mam się zająć tak naprawdę, to tracę go w ten sposób. Czasem właśnie łapią mnie takie myśli. Bywają epizody, że jest to, wiecie, dzień, dwa i jakoś tak te myśli idą precz, a są po prostu czasem takie tygodnie, kiedy ja jakoś tak nie umiem się w sobie zebrać, bo czuję, że coś mnie po prostu stopuje, że coś mnie ogranicza. Nie wiem, czy to jest właśnie efekt tego, że chcę zbyt dużo i gdzieś tam łapie mnie przeciwieństwo tego, czy po prostu zbyt długo było dobrze i teraz musiało coś tam się skiełbasić. Nie wiem, ale miewam właśnie takie momenty. Także biorę się za kolację. Dzień dobry wszystkim, piątkowo. My znowu jesteśmy w trasie. Jest oczywiście mój mąż. I idziemy znowu do Szczytna, ale też przy okazji do sklepu, w którym byliśmy w zeszłym tygodniu, jakoś chyba. Zobaczyć już, tak wiecie, ostatecznie zestawy tarasowe, bo w sumie na tarasie roboty ruszyły. I chcemy właśnie kupić od razu coś do siedzenia, żeby to już, wiecie, było coś takiego z prawdziwego zdarzenia, żeby potem wiatr tym nie miotał na prawo i lewo. Przy okazji podobało nam się też kilka rzeczy innych, ale to zobaczymy, bo jakby ten zestaw, kanapa, fotele i stół jest tym punktem, głównym, po który jedziemy. Przy okazji Sinsay, żeby zrobić zwroty. Coś jeszcze chyba miało być grane. Wszystko wyjdzie w praniu. Potem szybciutko wracamy. Mój mąż dalej będzie pracował, a ja zabieram Daluśkę na jakieś takie zakupy spożywcze, bo
A to mleko trzeba kupić, a to cytryny, także zapowiada nam się mały shopping. I potem jeszcze będziemy mieć gościa, więc chciałabym co nieco tam przygotować. Także taki jest wstępny plan na dzisiejszy dzień. Zobaczymy, jak się on ostatecznie potoczy. Zobaczcie tej warzywniaczki. Ten obelisk w sumie mały też spoko wygląda. Tu mamy i zabudowę na śmieci, czyli coś, czego nam brakuje. Ta jest w sumie też spoko. Tylko, że nie wejdą wszystkie. To jest też bardzo fajne. Taka donica. Tutaj w sumie są takie, ale tu można jeszcze, wiecie, puścić jakiś bluszczyk i będzie bardzo ładnie wyglądać. Najprawdopodobniej weźmiemy kilka płotków. I jeszcze tutaj dla przykładu wam pokażę, jest pergola drewniana. Kosztuje 100, a w sklepach, wiecie, takie badziewia tak zwane chodzą chyba za większe kwoty. Ta donica też jest kozacka. Bardzo ładnie wygląda. A co jesz? Tato, usiądź. Jemy buły. Pokaż wam moją dzisiejszą stylówkę, taka trochę szafa na nowo, bo debiut mają na kanale spodenki, które kupiłam rok temu, jakoś chyba pod koniec sezonu, tak mi się wydaje. I one ogólnie, powiem wam, że są super, tutaj są troszeczkę wyższe. To jest chyba typ paperback, tak mi się wydaje, że one się nazywają. Marka Monki, mnie one się kojarzą trochę z latami 80. Właśnie przez to, że one, wiecie, no są takie luźne, takie o tutaj wszędzie odstające. To nie jest typ, wiecie, fit dopasowany, tylko właśnie takie luźne, jakby wzięte z szafy młodości mamy, o, w ten sposób. Moja nereczka, bo wybieram się zaraz na shopping spożywczy, taki dosyć konkretny, więc nerka musi być, bo to jest totalna wygoda. Wkładam rękę, wyciągam telefon, wyciągam kartę i jakby na górze nie ma szaleństw, bo jest po prostu taka bluzka z krótkim rękawkiem różowa, no ale ma być przede wszystkim wygodnie, tego jestem zdania, więc tak się dzisiaj prezentuję. Nic specjalnego, ale powiem wam, że jak dla mnie te spodenki są naprawdę rewelacyjne, w takie przepiękne, delikatne róże, kwiatki. Super, są bardzo wygodne, bardzo komfortowe. No one nam tej figury robić nie będą, tak jak wspomniałam, ale jak dla mnie są super. Bawełenka, klapuszki. Także i moje chudziutkie nużyny. Klikam szybko kawuśkę i ja zaraz lecę. Dziewczyny, co to było? Po prostu tyle ludzi, parking na full. Widziałam, że obok parkingi też pozajmowane. W sklepie po prostu wszystko na zasadzie w tamtej palecie, tu nie rozpakowane, to jakie jest na wierzchu, to pani sobie weźmie. Więc kupiłyśmy jakieś takie minimum, bo już mi się po prostu nie chciało kręcić wśród ludzi. Chciałam jeszcze kupić potem truskawki, bo mówię sobie dzieciakom galaretkę z truskawkami, ale kolejka była na dobre 20 minut, więc stwierdziłam, że nie będę tyle stała po pół kilograma truskawek. Najwyżej, jak nie wiem, będę jechała potem po Lidl do przedszkola, to zobaczę, czy jest lepiej. Może będzie lepiej, może to już będzie ta pora, kiedy ludzie pójdą na obiad. W każdym razie mam jeszcze jakąś tam reszteczkę truskaweczek, to ją wykorzystam, wstawiam wodę na galaretę i rozpakowuję moje zakupy. Pomyślałam, że wam pokażę moje zakupy i w sumie takie rzeczy, które ostatnio ciągle kupujemy, czyli rukola. Jak rukola, to zawsze musi być też w lodówce feta i małe pomidorki. Łosoś uwielbiam na gofrach albo na plackach ziemniaczanych, po prostu mniam. Galaretka, moje dziewczyny ostatnio mają fazy na galaretki, więc też. Jogurty schodzą hurtowo, więc biorę po 4, po 5. Camembert prezydent też musi być, bo bardzo lubimy właśnie sobie go tak rozpuścić, posmarować tym chleb, no i u mnie koniecznie jeszcze dżem z czarnej porzeczki. Niby większość osób poleca jakąś tam konfiturę żurawinową, ale dla mnie ta czarna porzeczka jakoś tak z tym camembeutem, jak ja to mówię, najbardziej leży. Oczywiście cytryny, tu jeszcze wzięłam tak talarki dla dzieciaków, jako taką przegryzkę, przekąskę i tu mam owoce w
żelu też stwierdziłam, że do deserów będzie dobra rzecz. Dziewczyny, ja Wam w ogóle pokażę takie coś z Sinseya, zamówiono oczywiście na promocji, bo bez promocji nie kupuję. To są takie pojemniczki szklane, tutaj z drewnianą, bambusową pewnie przykrywką. Ja Wam mówiłam chyba w którymś filmie, że chciałabym właśnie wymienić wszystkie moje plasticzki na takie szklane pojemniki właśnie, żeby tutaj przechowywać jakieś tam mięso, wędliny, sery. No i w Sinseju znalazłam takie całkiem ładne. Pewnie dowiem się, że na Allegro są dużo, dużo taniej, ale ja naprawdę nie umiem kupować na Allegro. I właśnie kiedyś koleżanka napisała mi, że jestem crazy girl, skoro przy dwójce dzieci nie kupuję na Allegro, ale nie umiem. Chociaż zaczęłam ostatnio patrzeć, zaglądać. I jak dla mnie Allegro wymaga szperania, żeby tam znaleźć coś takiego, wiecie, po najlepszej cenie. Chyba, że ktoś ma naprawdę jakichś takich sprawdzonych sprzedawców, jakieś takie linki, to ja wtedy bardzo chętnie przygarnę na jakąś taką suchą spożywkę, czyli wiecie, pistacje, orzechy, mąki, masła, pasty, jakieś tam orzechowe tego typu rzeczy, to po prostu będę mega, mega wdzięczna. Chemia, w ogóle chemia domowa i też jeśli macie jakąś taką polecajkę, top of the top, poproszę. To jest ten moment, kiedy śmiało dzielcie się ze mną swoim doświadczeniem, swoimi przemyśleniami, bo to przygarnę bardzo, bardzo chętnie i bardzo, bardzo serdecznie będę dziękować. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give. Przyszedł czas na chwilkę relaksu. Dzisiaj będzie olejowanko, którego dawno nie było. Chociaż nawet nie wiem, czy mogę to nazwać olejowankiem, bo po prostu chciałabym nałożyć takie masło 100% naturalne z awokado i ma być do włosów idealne, więc sprawdzimy. A ja ogólnie powiem Wam, że dzisiaj już naprawdę ledwo dycham. Nie wiem, chyba jakoś tak wychodzi moje zmęczenie po ćwiczeniach, bo tak jak jeszcze wczoraj czułam się spoko, tak jak jeszcze w zasadzie, nie wiem, ze 3 godziny temu myślałam, że a w sumie skoro mam takie włosy nie tego, to może poćwiczę, ale nie czuję po nogach, że moje ciało domaga się takiego relaksu, chwili odpoczynku, chwili przerwy, więc no dzisiaj ta przerwa będzie, zobaczymy czy jutro też. Nie chciałabym raczej, wiecie, jakoś tak się zapędzać też z tymi przerwami, bo boję się po prostu wypaść z rytmu, bo wiem, że jak raz wypadnę, to już będzie ciężko mi się zebrać. Dziewczyny, czy Wy to widzicie? To jest moje ciacho drożdżowe, które będę zaraz przemieniać w cynamonki. W sumie cynamonek dawno nie było, ale jakoś tak ciasta drożdżowe bardziej mi pasują na te chłodniejsze miesiące, ale jakoś tak nie naszło. I stwierdziłam, że kilka damy w ramach takiego podziękowania za pomoc. Także no, przede mną trochę roboty.